Idziemy. Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Piotr Tymochowicz. A Witaj, dziś Janku, witam Państwa. porozmawiamy w cyklu Vivi Sekcja, albo Sekcja, czyli Sekcja za życia. Nie, sekcja nie, bo to brzmi jak sekcja zwłok, a jednak Bo mówimy Vivi Sekcja to właśnie sekcja na żywym o organizmie. operacji na żywym organizmie, czyli To właśnie Vivi mówię. sekcja. Vivi Sekcja. Beaty Szydło. Pierwsza kobieta premier z PiS-u, w zasadzie jedna z nielicznych kobiet, która w tej partii coś osiągnęła. Obiekt niechęci Jarosława Kaczyńskiego. Przede wszystkim dlatego, że ona jest autentycznie popularna. Zanim weszliśmy na antenę, zwróciłeś uwagę, że ona jest autentycznie popularna w elektoracie PiS, o czym świadczy jej No ja bym fenomenalny powiedział wynik. mocniej, że przepraszam jeszcze dokończ, bo ty masz dane a propos wyniku, który jest oszałamiający. No to ponad 500 000 głosów dostała w ostatnich Właśnie. wyborach do Europarlamentu. Jest bez wątpienia po prostu lubiana w elektoracie PiS. Jarosław Kaczyński chciał ją zgasić niemal od początku. Obiecał jej premierowanie w zamian za sukces wyborczy Andrzeja Dudy i partii, ale kiedy to się stało faktem, to zrobił wszystko, aby słowa nie dotrzymać. Z tym, że mu się Szydło postawiła i wymusiła na nim tą nominację, która była obiecana i wobec jej parcia było praktycznie niemożliwe zmuszenie jej do tego, żeby zrezygnowała. No i tutaj Nie. nie, no i tutaj dochodziły takie sytuacje, że po 2 latach i tak ją zmęczył, upokorzył, odsunął. No ona uciekła do Parlamentu Europejskiego i teraz ma takie chwile triumfu, bo Jarosław Kaczyński przychodzi do niej i prosi: Beatko, a może byś została premierem znowu? Beatko, a może byś poprowadziła kampanię wyborczą? I Szydło odmawia. Powody moim zdaniem są dwa. Po pierwsze, chce dokończyć kadencję w Europarlamencie, żeby mieć uprawnienia emerytalne, bo to nie w kij dmuchał, kryzysy idą. A to jest prosta kobieta, która ceni sobie pewne i dostatnie życie na emeryturze. To jest jedna rzecz. A po drugie, trudno liczyć na sukces, będąc premierem Polski, która zmierza w tej chwili do największego swojego kryzysu od 30 lat, od 1991 roku, kiedy wychodziliśmy z transformacji. No, najbardziej optymistyczne szacunki z tych realnych, które jeszcze nie kursują, to mówią o stracie PKB 3 punkty procentowe. Ja osobiście szacuję od 3 do 6. Inflacja między 25 a 30%. Chyba, że coś się zmieni, ale ta władza zdaje się, że po prostu nie jest w stanie walczyć z inflacją, no bo to jest po prostu bolesne, więc oni uważają, że ta inflacja na poziomie 25-30% będzie ich mniej kosztowała głosów, niż gdyby próbowali tą inflację zbijać. No i Beata Szydło. No właśnie, kim jest Beata Szydło w tej partii? Partii takiej eunuchów. To jest, o to mocno powiedziałeś, ale To jest coś cytat, w tym to jest. jest cytat, słuchaj, to jest cytat z Ludwika Dorna, że Ludwik Dorn, tego nie wchodząc, widziałem, powiedział, tego że nie Jarosław widziałem. Kaczyński zrobił partię, w której jest sułtanem, a na dworze są same eunuchy. To jest fascynujący temat. Znaczy, dla mnie postać pani Szydło jest znacznie ciekawsza do analizy niż takie jednowymiarowe wybitnie postacie typu pan Zero, znaczy Ziobro, czy Żebro, czy Ziobrowskie, no, pan Zbawiciel. No, oni są jednowymiarowi. Natomiast jak zobaczymy, mam nadzieję, za moment Szydło nie jest jednowymiarowa, jest w niej coś ciekawego. Natomiast zanim o niej zobaczmy, spójrzmy bardziej może ogólnie na sytuację kobiet w PiS-ie, bo no, nie jest dobrze generalnie, nie jest dobrze. Dlatego, że ten szowinizm męski i niechęć w stosunku do kobiet jakby jest częścią wspólną zarówno tego partnerstwa z Kościołem katolickim, no chyba nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeśli powiem, że Kościół katolicki generalnie nienawidzi kobiet,
No chyba, że na plebanii gdzieś poza marginesem cichcem, tak żeby obłudnie, żeby nikt nie widział i nikt nie mówił o tym. Ale generalnie no, osobami duchownymi w Kościele katolickim są mężczyźni. Nie wiem, czy Janku wiesz o tym, że zakonnice na przykład, służące jak niewolnice w Kościele katolickim, nie są osobami duchownymi. No nie wiem, czy wiesz, że kobieta w Kościele katolickim, w wyznaniu katolickim przez wiele lat, dopiero tam w XVI wieku to się zmieniło, nie miała duszy. To była chyba traktowana nie sądzę, że nie jak sądzę, żeby tak bydło. było. Tak było. Ani dzieci do 18 roku życia, ani kobiety nie miały duszy. Natomiast no, chciałbym powiedzieć wyraźnie, że moim zdaniem w PiS-ie kobiet też nie mają duszy. A może przede wszystkim w PiS-ie. To i ten szowinizm widać w PiS-ie w wielu momentach. To znaczy, myślę, że to się przekłada nienawiść Jarosława Kaczyńskiego generalnie do kobiet, ale do istot kobietopodobnych także. No, muszą być mężczyźni, którzy mu odpowiadają po prostu. I teraz co się dzieje? No, z jednej strony jest ta niechęć i nienawiść w stosunku do kobiet. Oni najchętniej by ustanowili kluby męskie tam, zdaje się. Zarówno kluby gejowskie, jak i męskie chętnie by usankcjonowali w partii. Natomiast nie robią tego z powodów wizerunkowych. To jest partia, która bardzo liczy się z wizerunkiem, która bardzo intensywnie dostosowuje się do swojego elektoratu pod wieloma względami. I to właśnie jest widać, to jest widoczne bardzo w przypadku Beaty Szydło. Natomiast no, wizerunkowo, żeby zyskać, żeby. Ja pamiętam, że ich bardzo bolało to, że dla młodych ludzi to był obciach, kiedyś mówiło się, solidaryzować z PiS-em. To co oni zrobili? Powołali natychmiast aniołki Czardiego czy aniołki Zbawiciela, które miały być tym sosem takim pikantnym do kiełbasy wyborczej. Generalnie los kobiet dobrze się nie kończy. Znaczy, historie kobiet w PiS-ie nie są jakieś chwalebne, z jednym właśnie wyjątkiem, z wyjątkiem Beaty Szydło. Te aniołki też jakiejś wielkiej kariery nie robiły na ogół. Natomiast Beata Szydło jest ciekawą postacią, tak jak powiedziałem na początku, bo nie jest jednowymiarowa. To nie jest, może się narażę teraz wielu osobom, ale to nie jest głupia kobieta. Ona pewne rzeczy wydawałoby się, że ma przemyślane, natomiast wizerunkowo, znaczy dostosowuje się do dwóch tendencji, do dwóch prądów. Dostosowuje się bezwzględnie do elektoratu swojego, co widać było w tych spódnicach, które nosiła w broszce, w różnych sytuacjach. Natomiast kiedy trafiła do Europarlamentu, potrafiła przejść metamorfozę błyskawicznie i zamienić te broszki, garsonki na monochromatyczne zestawy, dość elegancko wyglądające. Był to taki bardzo męski styl, tak nawiasem mówiąc. A z drugiej strony jest pionkiem panicznie bojącym się Zbawiciela i jego wpływów. Więc to jest postać niejednoznaczna, która się miota, moim zdaniem strasznie się miota, pomiędzy tym, żeby być sobą, a tym, żeby godzić to, będąc pionkiem Jarosława Kaczyńskiego i jednocześnie wyglądać ładnie dla swojego elektoratu. Tutaj pewne powodzenie ma na swoim koncie, musimy przyznać, bo elektorat PiS-u ją po prostu uwielbia. Także to się na pewno udało Jarosławowi i jego partii. Wyciosać z kamienia, no czy z czegoś innego, wszystko jedno, wyciosać panią Szydło w taki sposób, żeby była odbiciem, lustrem, zwierciadłem takich kobiet, kobiety marzenia, które mają w sobie kobiety elektoratu PiS. Ona się jawi jako matka Polka z traktoru prosto wzięta z pola, z zagrody, z chałupy do Sejmu i jednocześnie jest to postać wodzowska. Wodzowska, aczkolwiek stłumiona strasznie przez Zbawiciela. No, wyobraźmy sobie, że wódz jakiś by służył no, u boku Chrystusa. Nie byłoby to możliwe. No, przywódca, wódz może być tylko jeden.
Dlatego to jest bardzo trudna rola. Natomiast to, co się nie udało niewątpliwie, no to nie udało się, przynajmniej na razie, wybić na niezależność. Nie udało się no, przekonać do siebie na przykład niezdecydowanych. I to jest, i ona dokonała bardzo mocnej polaryzacji. To znaczy, panie, kobiety, dewotki, babony PiSu ją kochają miłością absolutną, natomiast niezdecydowani raczej nic ciekawego w niej nie widzą. Raczej tą babę z traktora, ale to też była siła propagandy PRL-owskiej. Pamiętamy na plakatach, to nawet nie jest płeć kobieta, bo to jest właśnie trzecia płeć. To jest taki kobieton, babon, który no, ma jakieś anatomiczne podobieństwo do kobiety, ale generalnie jest męskim typem wodza posłusznym nadwodzowi, posłusznym naczelnikowi. No i w takiej sytuacji jawi się Szydło. Był pewien problem z nią, znaczy, bo wizerunkowo rzeczywiście są takie momenty, są takie chwile, kiedy PiS chce być taki nowoczesny, taki trendy. Dlatego są powoływane aniołki Zbawiciela, dlatego no, przemogli się jakoś, myślę, że dużo ich to kosztowało, żeby kobieta została premierem. Wiesz, to jest bardzo duże wydarzenie z punktu widzenia partii PiS. To jest tak, jakby zakonnica nagle miała zostać osobą duchowną. Tak, jakby zakonnica nagle miała zostać księdzem. No, wydawałoby się to niemożliwe, ale ta zakonnica została jednak księdzem w PiS-ie. Została księdzem, co prawda, podporządkowanym biskupowi gdzieś tam w oddali, ale jednak tym księdzem była. Księdzem w roli premiera. Natomiast wiesz, no, księdz, ciekawa analiza. Ja dla niej patrzyłem, że ona była taką osobą, która bardzo chciała kasy, takiej realnej kasy z władzy, ale nie chciała kraść w taki sposób, jak kradną jej koledzy, czyli podstawiać spółki, przelewać pieniądze, i stąd ta wpadka z nagrodami, gdzie zaczęła wypłacać sobie te ogromne nagrody po kilkadziesiąt tysięcy złotych. I przyłapana na tym, nie czuła się w jakikolwiek sposób zażenowana, tylko wyskoczyła z tekstem, że nam się te, znaczy im się te pieniądze po prostu należały. Ten kultowy tekst, taki, no, było jasne, że to będzie źle brzmiało. No, kompletnie w ogóle ja, nie zda... Ale ja rozumiem, znaczy ja rozumiem Beatę Szydło, bo no zobacz, z jednej strony ona widzi te setki, dziesiątki milionów, które kradną jej koledzy i koleżanki na boku z tak zwanych kopalni, jak wiemy ze słowniczka Kaczyńskiego, to są spółki Skarbu Państwa. Ona to widzi wszystko, znaczy jest takim biernym obserwatorem i rzeczywiście bez żenady, no w takim razie chciała legalną, tak jak mówisz, legalną drogą przyznać sobie nagrody i sobie i wielu innym. I to jeszcze w sytuacji, kiedy otrzymuje 17 tysięcy złotych miesięcznie na poprawę wizerunku swojego, oprócz pensji zasadniczej. No to na pewno wiele osób zabolało z elektoratu PiS-u, no, ale z drugiej strony, no powiedzmy sobie też może do bólu szczerze, no gdzie Beata Szydło zrobiłaby... Bo zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt, na jej pragmatyzm. Ja myślę, że to nie jest debil, to nie jest głupia kobieta, w przeciwieństwie do tych Sasinów, tych, no już nie będę wymieniać po nazwisku, wiadomo, o kogo chodzi. To nie jest głupia kobieta, natomiast ona w pewnym momencie sprawia takie wrażenie, jakoby sobie zdała sprawę z tego, że no gdzie ona... Gdzie ona zsiądzie z tego, zejdzie z tego traktora i na co się przesiądzie? No, z tej zagrody, no, kto ją przyjmie w Platformie? Nawiasem mówiąc, kiedyś Marcel Łoziński zrealizował taki film, jak to się robi, gdzie pokazaliśmy młodych ludzi, którzy mówią wprost: Panie Piotrze, do diabła z tym, jaka to partia, wszystko jedno, niech to będzie lewica, prawica, centro, prawica, centro, lewica, na grzyba, to wszystko jedno mi, obojętne, bylebym zrobił karierę. Trochę mi to przypomina wczesną Beatę Szydło, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, ona aplikowała do Platformy trochę nieskutecznie i to był ten moment, kiedy sobie musiała zdać sprawę,
No kto mi zamieni traktora na rakietę do parlamentu? Powiedziałeś, że ona No, nie jest. tylko... Powiedziałeś, że ona nie jest głupia. Natomiast jest taka To jest słynna. pragmatyczna, jest Tak, pragmatyczna. ale przede wszystkim się uczy, bo większość tych naszych geniuszy, jak zwrócisz uwagę, chociażby sam Morawiecki, Sasin, to jakiś czas daje dowód tego, że są ignorantami. Jej się zdarzyło tylko raz. Została zaskoczona pytaniem z okazji rocznicy wejścia do Unii Europejskiej, którejś tam, i bodajże chyba 10, i zadano jej pytanie, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. I najpierw zaczęła błądzić myślami, że to były lata 80. Tak, I się ja wiem. poprawiła i powiedziała 1993 rok. Więc jak na osobę w polityce, która miałaby się... No nie tylko, jak nie tylko, ja biorąc pod uwagę ale jej ja tylko, wiesz, wykształcenie. resume, ona wyciągnęła z tego wnioski. Ja zauważyłem, że ona zaczęła się bardzo pilnować, unikać właśnie wystąpień, w których jest nieprzygotowana. To jest mądre. To, wiesz, jak, to jest, zwróć uwagę na przykład, co się dzieje z Andrzejem Dudą. Andrzej Duda nie zna ani języka angielskiego, ale za każdym razem, jak do niego gdzieś ma okazję, to próbują. Przecież to nie jest jakoś skomplikowane. Przecież on nie jest głupim człowiekiem takim sensu stricte słabym na umyśle. Jakby mu posadzili człowieka, Nie, który nie, z ale nim przepraszam, przepraszam, gadałby z muszę nim tu dzień, dwie po zaoponować. godzinie. Nie, nie, no, nie, 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 no, przepraszam, no, jest ewidentnym debilem. No, no, w przypadku, gdybyś porównał do średniej, no nie, nie, nie gloryfikujmy pana Ja nie prezydenta, gloryfikuję, natomiast chodzi o ponieważ coś jest takiego, debilem, po że... prostu. Znaczy, Słuchaj. nie, nie, no należy się, ludziom się należy prawda. No, i niewiele trzeba, żeby zdiagnozować stan umysłu debila, naprawdę. To jest oczywiste. I tutaj jest, no, dlatego on jest nieporównywalny do pani Szydło, która się boi, a która oczywiście recytuje, tak jak pięknie powiedziałeś. I tu jest pewna pułapka, nawiasem mówiąc, bo ona rzeczywiście bardzo przeżyła to traumatycznie, tę wpadkę a propos Unii. Ja myślę też z powodu, no, jakby swojego wykształcenia, bo etnograf, historyk, filozof trochę, wiesz, całkiem porządne wykształcenie ma, menadżer na różnych uczelniach i tak dalej. No to jest nie do pomyślenia, żeby ktoś taki nie wiedział, nie znał daty wstąpienia Polski do Unii, ale z drugiej strony zważmy, że to mógł być efekt tunelowania. No uczeń przed tablicą wywołany cały w stresie, może zapomnieć, jak ma na imię. Także ja bym jej to wybaczył, bo to Nie, ja akurat nie mówię, niekoniecznie. ja akurat podałem to jako pozytywny przykład, bo ja dostrzegłem, słuchaj, no tak jak mówię, no Andrzeju Dudzie. Andrzej Duda co jakiś czas regularnie kompromituje się z językiem angielskim, kiedy chce gadać, ma ku temu jakieś powołanie, no to przynajmniej by go zmusili. To nie jest dużo. Godzina dziennie nauki języka przez kilka miesięcy dałaby fenomenalny po prostu efekt. Przecież on nie musi mówić oksfordzką angielszczyzną. On nie musi... Nie, ale nie, nie, no to też się nie zgadzam. Całe szczęście, znaczy nie motywujmy pana Dudy, bo on ogląda regularnie twój program i zastosował się ostatnio do naszego apelu, jak pewnie widziałeś, nie podpisał tam paru rzeczy, także nie motywujmy go, dlatego że jakby trochę lepiej znał angielski, czy niemiecki, czy nie daj Boże francuski, zacząłby kurwa dowcipy opowiadać w tych językach. A ja myślę, że należy chronić. Już naprawdę ten dick, friend in my dick wystarczy. Naprawdę wystarczy. Niech on się nie uczy tych języków. Niech nigdy nie opowiada dowcipów, bo jeszcze przetłumaczony dowcip z języka polskiego na niemiecki, angielski, francuski, hiszpański zawsze można obwiniać no, Tłumaczę. tłumacza. Że to on coś spierdolił, że to nie tak miało być, to mi mogło być inaczej. Jak sam zacznie opowiadać, no to już nie da się wyczyścić po prostu niczego. Beata Szydło na szczęście jest ponura. Jest ponura, ma dosyć ponuracki sposób bycia, bufoniasto ponuracki. No ale to dobrze, no przynajmniej dowcipów nie opowiada, przynajmniej nawet nie próbuje opowiadać dowcipów, to jest akurat pozytywne. Jest marionetką też, nie bójmy się tego słowa. Natomiast ja chciałem wrócić do tej recytacji, o której powiedziałeś, że tak, chwała jej za to, że wzięła sobie tę wpadkę a propos Unii do serca, że zaczęła się uczyć intensywnie, okej, okay, super. Tyle tylko, że recytuje.
A niestety język polski mówiony to jest zupełnie inny język niż język polski czytany czy pisany. I to widać natychmiast. I dzięki temu, że ona się uczy na pamięć pewnych rzeczy, dzięki temu, że czyta z kartki, dzięki temu, że recytuje, jest nie do strawienia pod kątem takim obserwacyjnym. No, nie da się spokojnie słuchać tego dukania przez 8 lat panowania Platformy. Wiadomo, do czego Platforma doprowadziła. No kurwa, po prostu już się nie da pewnych rzeczy słuchać. Ja nie wytrzymałbym, nie potrafiłbym siebie zmusić, zmotywować, żeby przez 10 minut, ale zrobiłem jeden wyjątek, chciałem ci powiedzieć. Zrobiłem jeden wyjątek i też, żeby to nie była taka permanentna krytyka. Jedno wystąpienie pani Szydło, jedno jedyne, było niegłupie i zrobiło na mnie wrażenie. I to bardzo niedawne wystąpienie w Parlamencie Europejskim, prawdopodobnie z grudnia jeszcze, gdzie mówiła o tym, że no, że przeceniliście do w parlamencie, przeceniliście Rosję, czy niepotrzebnie tak mocno popieraliście Rosję. Tam chodziło o Nord Stream, chodziło o Zielony Ład, jak wielkie były koszty nie do końca dobrze przemyślanego Zielonego Ładu. To mówiła mądrze. No nie wiem, czy ktoś jej napisał to wystąpienie, czy nie. Wtedy akurat nie czytała z kartki, mówiła chyba z pamięci, ale ja wtedy widziałem zupełnie inną Beatę Szydło niż zazwyczaj. No i w tym monochromatycznym zestawie, który bardziej był męskim zestawem niż kobiecym. Także w tym sensie Beata Szydło jest niebezpieczna dla opozycji, dlatego że ona potrafi zdjąć monochromatyczny zestaw, przebrać się w kieckę starej baby ze wsi, z traktora, przypiąć broszkę do ramienia, przykucnąć w spódnicę, zatańczyć krakowiaka, ale jednocześnie potrafi powiedzieć czasem, jak widać, coś mądrego dla elektoratu niezdecydowanego. Dlatego w tym sensie jej pozycja może rosnąć paradoksalnie. Czyli Jarosław Kaczyński może mieć z nią jeszcze problem, myślę sobie. Znaczy on, słuchaj, bo on chciał ją, ona ma dzisiaj kapitał polityczny i społeczny, którego Kaczyńskiemu brak. Kaczyński ma problem, ponieważ on zawsze był nielubiany poza takim kręgiem zaufanych ludzi. To znaczy Jarosław ma bardzo żelazny elektorat, który jest i będzie, on umrze za niego, który będzie za niego walczył, ale tego elektoratu nie ma dużo. Natomiast no już dawno zauważył, że jak chce rządzić Polską, to się musi chować za awatarami. I on zużył wszystkie zderzaki. Jak popatrzysz, tak. Zużył Morawieckiego. Był moment, gdzie chciał wyciągnąć Piotra Nowaka. Takiego ministra wyrzucił go przy pierwszej nadarzającej się okazji Morawieckiej, żeby się pozbyć rywala. Natomiast to jest człowiek kompletnie niekojarzony przez elektorat, kompletnie. Więc dla niego, gdyby się Beata Szydło zgodziła na jego propozycję dać twarz gabinetowi wyborczemu, to byłoby coś, dlatego że Beata Szydło kojarzy się elektoratowi PiS, który już odszedł od tej partii, bo Jarosław Kaczyński podaje jeszcze jakieś wyniki badań, no już te gdzie mają 38%, to już jest zupełne science fiction. Mają prawdopodobnie gdzieś koło 25%. Takie badania sondażowni Political Changes, która przewidziała ostatnio wyniki wyborów w Rudzie Śląskiej jako jedyna, że kandydat PiSu nie wejdzie do drugiej tury, to ona podaje, że ma 23%. Takie, co po niektóre podają, że mają około 30% i albo są lekko przed, albo tuż za Platformą Obywatelską. No, z tego, co ja słyszałem, to ten poparcie jest pomiędzy 25, 28 może procent w porywach, jakoś w ten sposób. Natomiast ono jest ewidentnie w tendencjach zniżkowych i jak teraz wejdzie po styczniu, ludzie się znowu postawią, zastawią, zrobią święta i potem przyjdą rachunki. Potem się okaże, że, no, że będzie nowa rzeczywistość. Rzeczywistość, w której nasze pensje już się zmniejszają. Polacy w tej chwili, mając tą samą pensję, nasza statystyczna pensja, nawet jak rośnie, to średnio zmniejsza się o prawie 7% rocznie. To są ogromne rzeczy, dlatego że te 7%
Przy rosnących kosztach życia to oznacza gigantyczny ubytek w portfelu. I ja to tak podaję, żeby ludzie to zrozumieli, że dla kogoś, kto zarabia 5 tysięcy złotych miesięcznie na rękę, to nie są złe pieniądze w Polsce, to jest rocznie około 4200 dodatkowej straty, czyli prawie miesięczna pensja straconych pieniędzy z uwagi na inflację, którą i drożyznę, którą rozbujał rząd PiS-u. I to musi się przełożyć na poparcie, to musi się przełożyć. I Jarosław chce, żeby Beata Szydło, ja się powiem ci, że ja się zeszokowałem, że ona nie chciała tego, bo ona chciała przez długi, długi czas wrócić. I powiem, że to też świadczy o tym, że ona złączyła. Bo ona, ja nie wiem, czy ona myśli o tym, że ona ma, znaczy moje zdanie jest takie, że w Polsce na chwilę obecną żadna kobieta nie ma szansy zdobyć prezydentury. Pamiętam, że kiedyś taką szansę miała Hanna Gronkiewicz-Waltz w 95 roku. Miała bardzo dobre notowania, kilkanaście procent, ale jak no, to przez wystartowała... krótki moment, krótki Tak, moment. tak, dlatego, ale jak kiedyś Agnieszka... Nie, nie, bardzo duże poświęcenie pani Hanna Gronkiewicz-Waltz bardzo się poświęciła w tym kierunku, bardzo dbała o wizerunek. Pamiętam ją na kolanach wchodzących w Częstochowie po schodach. No ale to Także właśnie tak, to, tak, bo dużo robiła. ona właśnie była, miała wysokie poparcie, bo była postrzegana jako polska menadżer i ona to zabiła tym, co ty Tak. mówisz. Zabiła tym zaściankowością, tym takim bałwochwalczym manifestacją wiary, plus jeszcze hasłem Tak. Zapiekujmy się Polską. Agnieszka Graf napisała wtedy taki felieton, potem wydała go w zbiorze felietonów. Pamiętam go bardzo dobrze, bo ta analiza do mnie trafiła, że ona ten kapitał roztrwoniła, no bo była postrzegana jako menadżerka, a właśnie poszła w Zaopiekujmy się Polską, czyli poszła w ogóle w przeciwieństwo, czyli zaczęła uderzać do czegoś, z czym w ogóle nie była kojarzona, z czym ludzie ją nie chcieli. Ludzie nie chcieli pani, która się będzie zajmować domem. Ludzie chcieli profesjonalną menadżerkę, która odniosła sukces w bankowości. Ona tutaj, krótko mówiąc, spieprzyła sprawę. Natomiast ja po prostu nie widzę, ja nie widzę, żeby w Polsce w ogóle jakakolwiek kobieta na dziś miała szansę. Jeżeli już, to może Martyna Nie, Wojciechowska. oczywiście, że nie. Nie, za 100 lat może No dopiero nie, tak, mówię, że jakaś ale osoba typu Martyna nie w tej Wojciechowska, chwili. czyli ktoś, kto się kojarzy z bardziej zupełnie z czym innym, wiesz, niż z polityką. Ktoś, kto ma jakiś sympatię, autorytet pozapolityczny, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z tych polityków, którzy teraz funkcjonują w parlamencie, kiedyś miała taką szansę Joanna Kwaśniewska przez chwilę, ale Orlen ją zaorał. Ta cała afera Orlenu, kiedy się okazało, że ona nie jest taka, że ona ma taką pozę pani domu, a tak naprawdę to jest taka twarda bizneswoman, która tam trzyma ich wszystkich, kasę przelewa, odwala różne dziwne interesy na zapleczu polityczno-biznesowym. Pozwól, Janku, żebyśmy uporządkowali taką wiwisekcję pani Szydło, bo można to zrobić w trzech kategoriach, które chciałem zaproponować. Dlatego, że postacie jednowymiarowe analizuje się bardzo prosto i to robiliśmy do tej pory. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy no, wielowymiarową postać, jaką niewątpliwie jest pani Szydło, to trzeba znaleźć punkt odniesienia. I proponuję takie trzy punkty odniesienia. Punkt odniesienia psychologiczny, polityczny i moralny. No to z punktu widzenia psychologicznego, empatycznie, absolutnie można ją zrozumieć. No wyobraźmy sobie prostą kobietę z Przecieszyna. Prosta kobieta z Przecieszyna, gdzie matka rozdaje zupę ludziom w opiece społecznej, ojciec haruje jako sztyber, jeśli dobrze pamiętam, jako górnik. No, prosta kobieta, której przyszłość jawi się pomiędzy kopalnią węgla w Polsce a opieką społeczną. I ta kobieta potrafiła zamienić traktor na limuzynę rządową. No, awans niesamowity, społeczny awans niesamowity. To jakby taka kobieca wersja Andrzeja Lepera. Ale taka wersja, o której Jarosław zawsze marzył. To znaczy potulna, marionetka, posłuszna. Ale ją No, wymienił, Lepera, ale ją wymienił. tak. Lepera się nie udało zrobić ani marionetką, ani posłuszną marionetką, ani recytującą marionetką. Szydło udało Ale się ją ujarzmić. wymienił.
Tak, no tak, wymienił, bo w pewnym momencie szło to w niebezpiecznym kierunku. Także psychologicznie można ją zrozumieć. I przed nią rozłożono, przed kobietą ze wsi, która zeszła z traktora, jeszcze ma brudne ręce i nieuporządkowane włosy, rozwinięto czerwony dywan. Czerwony dywan do pałacu, do pana szlachcica. No, to jest niesamowity awans, można zwariować. To jest podobny efekt trochę psychologicznie, jakby nagle biedak, żebrak z ulicy wygrał milion dolarów. No, American Dream w wersji polskiej. W wersji amerykańskiej od kucybuta do milionera, w wersji polskiej od przewodniczącej PGR-u do pani premier. No, okej, jaki kraj, taki dream, jaki kraj, takie ma marzenia i takie sukcesy. Ale w sensie politycznym, gdyby wykładnię zrobić polityczną i gdyby analizować jej postać politycznie, to mamy cały ciąg metamorfoz, które ona przychodziła politycznie, jak i wizerunkowo politycznie również. I widać z tego, no to co zauważyłeś na samym wstępie, że to jest polityk, który się uczy, który potrafi się dostosować, który potrafi, no potrafi jednak, co by o niej nie mówić, zawładnąć sercami elektoratu. To jej się udało i to ma pewny sukces. Natomiast niepokojący bardzo, niestety, jest obraz moralny. Bo kiedy poznajemy prawdę o danym człowieku, już nie polityku, już nie traktorzyście, nie kimś tam, tylko o człowieku, no niestety w trudnych momentach, wtedy, kiedy dzieje się albo katastrofa, albo trudne momenty. I tutaj pani Szydło, tu właśnie wyszło Szydło z pani Szydło. Ewidentnie to Szydło wyszło, niestety. Bo ja bym ją dalej podziwiał i dalej mówił w superlatywach, gdyby nie to Szydło, które z niej wyszło. A to Szydło wyszło w momencie wypadku, kiedy limuzyną zahaczyli o jakiegoś niewinnego młodego człowieka, którym potem zgotowano piekło. I Szydło nie kiwnęła nawet małym palcem, żeby ująć się za tym młodym człowiekiem, żeby tak zwanej sprawiedliwości społecznej stało się zadość, żeby rzeczywiście wybrnąć jakoś z twarzą. Ona z dupą wyszła z tej sytuacji, z gołą dupą, a nie z twarzą. I to bardzo źle o niej świadczy. Druga sytuacja to taka mentalność chłopo-pańszczyźniano-małorolna, która z niej wyszła. No bo wiadomo, każda kobieta ze wsi marzy, żeby jej syn został księdzem. No szczególnie jeśli syn jest analfabetą, jest niedojdą, jest głupkiem ze wsi. No to wiadomo, że takiemu tylko grozi kariera kościelna. Wiadomo, że tacy głównie zostawali księżmi w Polsce przez wiele lat, a szczególnie rocznik pana Tymoteusza. No to prawdopodobnie Błażej był bardziej inteligentny, był stawiany za wzór, a nie dojda tym, chciałem powiedzieć, kurwa, Tymochowicz. To jakiś błąd freudowski. Nie, na szczęście nie. Już wystarczy mi jeden Błaszczak, kurwa, w rodzinie. Mariusz, już nie chcę mieć Tymoteusza w rodzinie. No więc Tymoteusz, nie Tymochowicz. Oczywiście ten nie dojda trafia do księdza i to znowu, tak jak przed nią, czerwony dywan rozwinięto, taki złoty dywan zamarzył się całej rodzinie pani Szydło i znowu to Szydło wyszło z worka, że się nie nadaje. No, z jednej strony należałoby pominąć to milczeniem może, bo pamiętam, jak pani Beata Szydło miała potworne pretensje do opinii publicznej, do mediów, do dziennikarzy, że w ogóle sprawami prywatnymi zajmujemy się, czy zajmują się ludzie, a przecież to jest jej życie prywatne, jeszcze jej syna. No, niezupełnie, dlatego że pana Tymoteusza ona sama wykorzystała politycznie. Nie można mieć, pokazując go, chwaląc się partyjnie bardzo w nim, w sytuacji, gdy w tym kościele, którym Tak, urzędował, czy miał świecenia. ona robiła z tego swój atut wyborczy, Właśnie, a jak się właśnie. wszystko wywaliło, a wywaliło się z tego tak trochę jak mówisz, że kiedyś miałem taką znajomą, nie żyje już niestety, góralkę, która się śmiała zawsze, bardzo wierzącą zresztą, jak to góralki, która śmiała się zawsze, że tutaj jak chłopa nie ciągnie do bab, to myśli, że ma powołanie. No, tego jak widać ciągnęło, ale był, tak jak ty mówisz, trochę wycofany, nieśmiały. Już jako ten kapłan nagle zaczął być inaczej postrzegany. No i
powiedzmy sobie, no dość szybko zapragnął pozbyć się tej sutanny, no, bo jak się okazało, to nie był chyba jego pomysł, tylko pomysł rodziny, no. A tak, dokładnie, dokładnie. No to zresztą mogę przedstawić to, bo znam, miałem takie terapeutyczne przypadki na szkoleniach osób, które no, wyzwoliły się albo z grona świadków Jehowy, co nie jest takie proste wcale, bo to działa jak sekta, ale też i z grona księży katolickich. To mniej więcej opowiem, jak to wygląda, jak silna jest presja. Wyobraźmy sobie takiego niedojdę, właśnie niedowartościowanego chłopaczka ze wsi, który no, ma silną matkę, która nad nim z batem stoi codziennie. I on, wyobraźmy sobie obiad rodzinny, jak zwykle matka ma pretensje, Tymoteusz, kurwa, nie pozmywałeś naczyń, nie zamiotłeś izby, nie dałeś krowom jeść. No dobrze. I nagle ten niedojda rzuca takie hasło na stół rodzinny, a ja idę na księdza. Cisza. I tak było w przypadku tych moich kursantów. Cisza zapadła, milczenie przez 3 minuty. I potem, o, moja kochana, mówią sąsiadki, ja słyszałam, że twój mały na księdza się szykuje. No gratulacje, no to bieda do waszego domu nie zajdzie. Pamiętaj, że zawsze dobrymi sąsiadkami byliśmy. I cała wieś. W następnym tygodniu cała wieś przychodzi z prezentami, z podarunkami, bo wiadomo, biedy nie będzie jak przyjaciel, zaprzyjaźniona rodzina z księdzem. No i teraz taki kursant mi mówił, panie Piotrze, i co ja miałem po tych 2, 3 miesiącach zrobić? Powiedzieć, nie, sorry, to był kurwa dowcip tylko. Rzuciłem przy stole, ponieważ wypiłem 2 piwka i chciałem zażartować. No co on powie? Przecież wieś do końca życia mu tego nie wybaczy. No Józek, kurwa, idzie na księdza. No Józek idzie na księdza. To jest największa sensacja we wsi polskiej. I z tego już się nie da wycofać. Szczególnie jak się ma tak słabą osobowość, jak analfabeta niedojda, który no, nic innego nie mógłby w życiu robić, tylko reprezentować zawód, największy zawód nierobów, jaki można sobie wyobrazić, czyli księdza. No to tylko na to może go stać. I ta presja społeczna jest tak silna, że on biedny już się nie wycofa. No chyba, że go zgwałcą paręnaście razy w seminarium, kiedy będzie miał dosyć i kiedy rzuci sutannę już z innych powodów. Ale dalej będzie przeklęty we wsi. To już jest nieszczęście. To już jest nieszczęście do końca życia. No, czy potrafiła z tego wybrnąć? Ja trochę z przykrością na to patrzę, bo ja bym ją podziwiał jako polityka i rozumiał psychologicznie, że właśnie ten traktor podjechał pod czerwony dywan, że kilku kacyków partyjnych ją wzięło na ramiona i postawiło jeszcze brudną, nieociosaną, nieumytą na tym dywanie. Ja to wszystko rozumiem psychologicznie. Jej się zawróciło w głowie, Kopciuszek się przypomniał, parę innych bajek. No po prostu kobieta zwariowała. Ja to rozumiem psychologicznie. Politycznie jestem pełen szacunku, bo potrafiła przejść metamorfozę, dostosować się wizerunkowo do różnych odłamów elektoratu. Super. Mało tego, kobieta się uczy. Ale niestety moralnie to wszystko szlak trafia. Kiedy patrzymy na całą historię związaną z owym wypadkiem samochodowym, kiedy patrzymy na rodzinne perypetie Tymoteusza i jej upiorną desperację i histerię z tym związaną, to pokazuje, że jako człowiek się nie sprawdziła. Jako człowiek to nie jest dobry człowiek. Jeszcze pomijasz właśnie taki jeden wątek, który może tam ciebie jakoś tam nie rusza, bo twierdzisz, że to i tak było źle, więc to nie ma większego znaczenia. No ja uważam, że było źle, ale szło ku dobremu, a teraz idzie ku jeszcze gorszemu. Ona też jest takim pierwszym, wzięła na klatę, na ciało wzięła łamanie praworządności, czyli niedrukowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego po to, aby mogli funkcjonować, żeby mogli przejąć Trybunał Konstytucyjny. No, ewidentne przestępstwo, które popełniła, ono tak oczywiście brzmi tak, że ludzie tego nie rozumieją, to nikogo to nie bulwersuje, ale ja myślę, że do niej może docierać to, że kiedyś będzie musiała się przed prokuratorem z tego tłumaczyć. Ale rzeczywiście też się z tobą zgadzam, że największą rzeczą nawet nie jest to, że ona wie, no bo to nie ona prowadziła to auto, tylko że jak zauważyła, że tego chłopaka zaczyna ten system mielić,
Ale to bardzo ważne, o czym powiedziałeś a propos Trybunału. Ja nawet datę pamiętam. Było posiedzenie parlamentu w tej sprawie 13 kwietnia w 2016 roku dokładnie. Wtedy, kiedy właśnie była taka pierwsza mocna ocena Unii Europejskiej, ocena jej rządu, bo ona wtedy była premierem, jak i Dudy jednocześnie. A wtedy, przypomnijmy, no doszło do ewidentnego paraliżu Trybunału Konstytucyjnego, czego ludzie do dzisiaj chyba nie rozumieją, bo Trybunał jawi się jako coś z księżyca. A tak naprawdę to się przekłada na prawa człowieka, Tak, na to prawa oczywiście indywidualnego to było człowieka. ułomne, ale było, działało. Panowie, którzy szli do Trybunału Konstytucyjnego, dostawali tą gwarancję, że to jest ich ostatnia zwykle robota, że mają 9 lat bardzo dobrego wynagrodzenia i później mają bardzo dobrą emeryturę i nie muszą się podlizywać nikomu. I trzeba przyznać, że w dużej części, oczywiście były wyjątki, były takie wyroki, które moim zdaniem, jak na przykład to, że zgodzili się na uznanie, że OFE jest częścią sektora publicznego, wyrok ewidentnie polityczny, nieprawny, to, że były na przykład takie momenty, że zgodzili się, że pobieranie wyższych składek emerytalnych przy jednoczesnej granicy maksymalnej wypłaty, czyli że pobierasz od każdych zarobków, ale już wypłacasz ograniczoną, emeryturę ograniczonej wysokości jest nielegalna i pamiętam szok mój, gdzie oni stwierdzili, że pobieranie tego było nielegalne, wypłacać nie będziemy, ale zwracać też nie będziemy, bo jest jakaś tam wartość budżetowa. To są takie parę takich wyroków mieli, które dla mnie były wyrokami komunistycznymi. Pamiętam kiedyś taki wywiad, który dał mojemu bratu Marek Safian właśnie jako prezes Trybunału Konstytucyjnego i w tym wywiadzie Marek Safian powiedział, że nie mogli się zająć reformą rolną, bo gdyby podjęli taką decyzję, że unieważniliby tą reformę rolną, tak jak powinni byli unieważnić, to jednocześnie by unieważnili akty przejmowania ziem za tych niemieckich, mienia poniemieckiego, które były z tym związane i tłumaczył, że to jest, że to było po prostu, jakby to powiedzieć, wymagało tutaj uchylenia się, bo tam Trybunał Konstytucyjny podjął taką kuriozalną uchwałę, że nie może ocenić zgodności z konstytucją reformy rolnej, ponieważ był to jednorazowy akt prawny, który się wykonał i nie podlega już ocenie. I tam pamiętam, że potem on kontaktował się z moim bratem, prosząc, żeby wyciąć te rzeczy z wywiadu, bo się przeraził tego, co powiedział. I pamiętam, że Olek się zgodził i po latach żałował, dlatego że to jednak było pokazanie, że tamten trybunał też miał właśnie te swoje polityczne uwarunkowania. Natomiast no, bez wątpienia był to znacznie lepszy trybunał. Dziś nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, mamy po prostu kucharkę Jarosława Kaczyńskiego, która orzeka po prostu, co chce Jarosław. W ogóle to zresztą nie ma żadnej legitymacji prawnej. Znaczy, Trybunał Konstytucyjny nie istnieje w Polsce. Po 2016, tak, no ale właśnie, nie istnieje, ale spójrzmy na skutki. Spójrzmy teraz na skutki w ramach otwierania oczu ludziom. I to tutaj zahaczamy o coś, co jest miłą niespodzianką dla mnie, dlatego chciałem powiedzieć, po tych programach razem z tobą osiągnąłem no, bardzo, bardzo ciekawy stan, bardzo jestem w ciekawej sytuacji, no dzięki temu, że mnie zaprosiłeś. Dlatego, że nieoczekiwanie, naprawdę jestem tym zaskoczony, dlatego tak ciepło o tym mówię, nieoczekiwanie zgłosiło się do mnie kilku, nie tylko sędziów, ale i prokuratorów, w tym również sędzia, który w ostatniej chwili zdążył wyjechać do Kanady, żeby nie uczestniczyć w tym wszystkim, co się dzieje. I teraz po konsultacji z tymi ludźmi, no, chciałbym powiedzieć coś szokującego w ramach otwierania oczu. Co powinno być teraz, albo przynajmniej po symbolicznej dacie 1 stycznia 2023, skutkiem tego, do czego doprowadził PiS. A tak naprawdę nawet od dziś, nawet od teraz, jeśli ktoś by chciał. Otóż nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że zgodnie z opiniami wielu sędziów, nie tylko Tymochowicza, ale wielu sędziów i prokuratorów, przynajmniej tych, którzy się do mnie zgłosili po tych programach,
żyjemy w stanie permanentnej amnestii. Nie tylko permanentnego paraliżu, ale w stanie, który odwraca o 180 stopni sytuację ze Strasburgiem. Bo do tej pory było tak, że można było skargi do Strasburga pisać tylko wtedy, kiedy wszystkie prawne środki w Polsce zostały wykorzystane. No z reguły to trwało nawet kilkanaście lat. Teraz jest zupełnie odmienna sytuacja. Teraz na samym początku, a nie na samym końcu, wszystkie wyroki powinny trafić natychmiast do Rady Europy i żaden wyrok żadnego polskiego sądu nie ma żadnej mocy prawnej. Wszystkie wyroki wszystkich sądów są do unieważnienia, są nieważne. Nie ma wymiaru sprawiedliwości. To jest bezpośredni skutek, sędziowie wieloletni potwierdzają moje słowa. Pan profesor Zoll też się wypowiedział podobnie. Pamiętajcie, jeżeli jakikolwiek sąd was za cokolwiek skaże, to nie ma żadnego znaczenia. To jest nieważne, po prostu nieważne. Piszecie do Rady Europy i kwestionujecie każdy, najmniejszy wyrok. Nie ma żadnego sądu w Polsce w tej chwili. Żaden sąd, żaden sędzia nie może wydać żadnego prawomocnego wyroku. Jest stan kompletnej anarchii sądowo-prawnej. Wszystkie wyroki będą unieważnione, są nieważne. Jeśli dostaliście wyrok i odsiedzieliście w więzieniu po 2015 roku, będą wszystko jedno, słusznie czy niesłusznie, będziecie chyba dopiero musieli... po 2017, no, wiesz, bo to dopiero od 2017... Tak, 17, przepraszam, masz rację. Nie, bo to dopiero 17. Wtedy, bo to chodziło tak. O Krajową Radę Sądownictwa. Tak, dokładnie. Tak naprawdę, ty poszedłeś bardzo szeroko. Nawet ci, którzy są bardzo tutaj rygorystyczni, to uważają, że ten stan, o którym mówisz, dotyczy tych kilku tysięcy sędziów, nominowanych wszystkich, przez Dudę. Dotyczy wszystkich, dlatego że jeżeli sędziowie nawet przeciwni, nawet opozycyjni, nazwijmy go, w stosunku do neosędziów, jeśli ci dalej kontynuują pracę, no medialnie prowadząc jakąś walkę, ale pieniądze pobierają od tego, a nie innego rządu, wpisują się tym samym w zbrodniczy system. To jest, powiedzmy, sobie, to ja rozumiem, jak idziesz, rozszerzająco, no, będzie na pewno, słuchaj, będzie na pewno i tak interpretacja zawężająca, ale słuchaj, bo to jest ciekawy temat, ale wróćmy do Beaty Szydło. Tak, tylko kropkę nad i pozwolisz mi postawić, tylko postawię. No, chciałbym teraz w imieniu tych sędziów, nie tylko swoim, w ramach Q-Logos ujawnimy personalia tych sędziów, bo niektórzy się na to zgadzają. Chciałbym powiedzieć, że nawołuję wprost. Tak, dobrze słyszeliście, nawołuję wprost obywateli do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Nie podporządkowujcie się żadnym wyrokom, ponieważ wszystkie wyroki są w Polsce nieważne. Po prostu nie mają żadnego znaczenia. Tylko zadbajcie o jedno, żeby pisać, natychmiast informować Radę Europy o tym. To przede wszystkim chciałem powiedzieć, a jednocześnie też chciałbym wezwać do drugiego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Przestańcie płacić tym zbrodniarzom haracz. Oczywiście, jeżeli ktoś, jeden człowiek nie będzie płacić podatków, to ma problem, ale jeżeli 5 milionów ludzi, jaki masz zasięg 5 milionów? Jeżeli 5 milionów ludzi przestanie płacić podatki, to nie wsadzą was, to nic z wami nie zrobią. Płacić podatki teraz to jest wspierać zbrodniczy rząd. Wspierać kraj, który nie ma żadnego sądu, Piotrze, który działa bezprawnie. Ja jestem człowiekiem, który zawsze stara się postulować rzeczy, które są mniejsze, acz realne. Dlatego wróćmy do Beaty. Nie ma podatku w Polsce. Powiedzmy też wprost, nie ma ani jednego podatku. To jest haracz, co płacicie. To jest haracz dla zbrodniarzy. To nie ma nic wspólnego z żadnym podatkiem. I to była ta kropeczka nad i. Dziękuję. Słuchaj, ty mówisz, właśnie to była dygresja, a ja jeszcze podsumuję Beatę Szydło i ciebie tylko poproszę o ocenę. Beata Szydło nie chciała zostać twarzą kampanii wyborczej, nie chciała wziąć na siebie stanowiska premiera, które jest jej bardzo miłe. W mojej ocenie głównie dlatego, że oznaczałoby to konieczność porzucenia Brukseli, która daje jej stabilizację, pewną emeryturę. Pragmatyzm, to jest ten pragmatyzm właśnie. Po drugie,
Po drugie, dziś to trochę wzięcie tej premierowania przypomina mi taki słynny żarcik, jak facet, który ma wszystko, taki zwany nowy ruski, nowy, bo tak się o nich mówi w Rosji, człowiek, który po prostu ma gigantyczne pieniądze, wielkie bogactwo, łapie złotą rybkę. No i ona mówi, czego chcesz, pójdźmy, dam ci trzy życzenia. Mówi, wszystko mam, ale potem w końcu sobie myśli, że jak był mały, jeszcze w Związku Sowieckim, to marzył, żeby mieć order Lenina. No więc powiedział, poprosił tą rybkę o order Lenina i nagle było buch. Patrzy, jest w jakiejś tutaj mundurze, pepesza w łapie, naprzeciw, on w hełmie, a naprzeciwko cała dywizja czołgów i mówi, o kur, pośmiertnie dała. I to jest, drodzy Państwo, że Beata Szydło uznała, że ta nominacja na premiera, którą serwuje Jarosław Kaczyński, kosztowałaby ją jakieś gigantyczne, znaczy spaliłaby jej kapitał społeczny, więc ona postanowiła zachować ten swój kapitał społeczny do lepszych czasów. I teraz pytanie, czy będą jeszcze lepsze czasy dla Beaty Szydło? Czy Beata Szydło jest jeszcze w stanie być kimś poza Tak. europosłanką Tak, w będą, dlatego że pamiętajmy o jednym. Jarosław Zbawiciel, zresztą to jest cecha każdego Zbawiciela, kiedyś no, mniej lub bardziej dramatycznie skończy swój żywot. Każdy Zbawiciel generalnie źle kończył. No, nie wiem, jak skończy Jarosław, ale na pewno kiedyś skończy swój żywot. I ja myślę, że w PiS-ie jest taka sytuacja trochę wyczekiwania. Dlatego, że kto to są pisowcy w parlamencie, posłowie? No, to nie są ludzie, tak? No, nie powiem tak jak pani Górniak, że to są gady, ale to są hieny po prostu. Hieny, które czekają na zwłoki, na świeże zwłoki. I myślę, że pani Beata Szydło też sobie z tego zdaje sprawę, że PiS pośmiertnie po naczelniku da początek kilku partiom, które będą się zagryzać, ale jedna z nich pewnie wyjdzie zwycięsko. Dlaczego? Dlatego, że analfabeta nie przestanie być analfabetą z dnia na dzień. Dlatego, że ten elektorat, no, czym jest PiS tak naprawdę? To nie jest desant z Marsa, pamiętajmy. To nie jest desant z Wenus, ani z innej galaktyki. To są awatary zwierciadła. To są awatary lustra. To jest odbicie lustrzane dużej grupy Polaków w Polsce. I taka jest prawda. I oni nie znikną. Oni nie znikną razem z to jest Jarosławem. tak, że Oni Jarosław, słuchaj, pozostaną. Jarosław, ja mam wrażenie, że Jarosław dokonał takiej rzeczy. To jest tak, Gazeta Wyborcza przeginała, ja mówię, w jedną stronę. To znaczy uprawiała coś takiego, co było czasami naprawdę nachalne, pedagogikę wstydu. Pod hasłem, tak kolokwialnie, umyjcie się, trzymajcie się, ostrzyżcie, ubierzcie ładnie, czyśćcie buty, dbajcie o zęby. Nauczcie się języków, nie odzywajcie się, jak starsi i mądrzejsi gadają, kłaniajcie się nisko, dziękujcie za naukę. No i generalnie tam łup. No i tam kazali nam się wstydzić też za czasy historyczne bardziej tak naprawdę niż powinniśmy. I nagle Jarosław poszedł zupełnie w drugą stronę. Przegiął, bo oni przegięli w jedną, a ci przegięli w zupełnie drugą stronę, czyli na No i zasadzie nic nie musicie robić. Jesteście super. każdy cham poczuł, że wstaje z kolan po prostu dzięki Tak, temu. on właśnie, on to Od kiedy? chamstwo. Zobaczył Tak. swojego ukochanego Zenka, zobaczył w TVP, zobaczył, że do disco polo tańczy prezes TVP i się poczuł wyleczony. Spójrzmy z perspektywy przyszłości. Przenieśmy się w czasie do 2052 roku. I czym był PiS w 2022, na przełomie 22-23? To był czas, nie jakiś fin de siècle, nie jakiś dekadentyzm, nie, nie. To był czas absolutnej w Polsce gloryfikacji chamstwa. Takie będzie wspomnienie po PiS-ie i jednocześnie myślę, że drugie wspomnienie to będzie dotyczyło Kościoła. To będzie początek definitywnego upadku
instytucji kościelnej, zbrodniczej, dodajmy, instytucji kościelnej, która wymordowała więcej istot ludzkich niż kiedykolwiek zginęło w czasie jakichkolwiek wojen, we wszystkich wojnach No światowych. cóż, ja nie lubię, jak mnie stawiasz, jak stawiasz mnie w pozycji, że muszę bronić Kościoła w takim sensie, że nie jestem akurat człowiekiem Broń. wierzącym, natomiast Broń. nie zgadzam się z taką oceną roli Kościoła w historii ludzkości. Wręcz przeciwnie, uważam, że Kościół chrześcijański mimo wszystkich swoich ułomności więcej dał ludziom niż jakakolwiek inna instytucja. Więc tutaj mamy protokół rozbieżności, kiedyś możemy zrobić jakiś program, w którym się zetrzemy. Chociaż ja broniący Kościół to nie jest chyba najlepsze, tego, ale ćwiczenie intelektualne mogę zrobić. Szanowni Państwo, przede wszystkim Piotr Tymochowicz, jak zwykle prosimy o brawa, a oprócz tego pod tym materiałem są linki do strony Piotra, na której można zamówić dostęp do jego materiałów. To dostęp do tych kursów kosztuje miesięcznie $10. Są tam jeszcze linki do książek, do jakichś opracowań. Polecamy, drodzy Państwo, a ja oprócz tego polecam Historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów w tym numerze. Atomowy Putin, to jest, drodzy Państwo, historia tego, kiedy mogliśmy przestać istnieć, kiedy Rosjanie mogli nacisnąć guzik atomowy. Oprócz tego też Wilkołaki Hitlera, to jest historia partyzantki, która powstała na terenach, które między innymi Polska przejęła, która miała bronić tych terenów niemieckości na tych terenach. Słynny Werwolf powstawał we wrześniu 1944 roku, dość wcześnie. Żeby było śmieszniej, wzorował się na strukturze i dokumentach, na bazie dokumentów powstawał Armii Krajowej. Polecam, oprócz tego, drodzy Państwo, wieści24.pl, portal, na którym jesteśmy dla Państwa, dajemy ponad 830 afer PiS-u. I Piotrze, kogo następnego będziemy robić? Co byś powiedział na temat Jacka Kurskiego? Bo znam go osobiście, będzie mi łatwiej. To dobrze, to zróbmy Jacka Kurskiego. Ja też go znam osobiście. Szanowni Państwo. O, to zderzymy dwa punkty widzenia pewnie. Ja go nie znam bardzo dobrze, natomiast no jesteśmy na ty, spotykaliśmy się w życiu kilkanaście razy. Natomiast ja podobnie. Nie jest to jakaś specjalnie bliska znajomość. Natomiast no nigdy nie byłem jakoś pod wrażeniem jego uroku osobistego. Wręcz przeciwnie, byłem zdziwiony. No wręcz przeciwnie, powiedzmy Jackowi, który na pewno nas ogląda. Drogi Jacku, obawiam się, że nie będzie to jakoś bardzo szczęśliwa dla ciebie wiwisekcja z wielu powodów, które poznasz już niebawem. Drodzy Państwo, Piotr Tymochowicz, a my oczekujemy spotkania jeszcze w tym roku na temat Jacka Kurskiego. Do zobaczenia, dziękuję.